Cześć, z tej strony Kacper Żarski z tabletowo.pl. Od ostatnich urządzeń HTC moim zdaniem niestety dość mocno powiewało nudą. Przede wszystkim ta sama metalowa obudowa, dodatkowo podobny system i niemal taka sama funkcjonalność. Model HTC U Ultra jest jednak troszeczkę inny i właśnie dziś powiem Wam, dlaczego ten smartfon jednak mnie zainteresował. Zacznijmy od obudowy. Jak widzicie, HTC U Ultra nie jest jednolitego koloru, w tym przypadku różowego, tylko tak delikatnie mieni się na różne kolory. Jest to zasługa zastosowania kilku kolorowych warstw i właśnie dzięki temu promienie słoneczne odbijają się, powodując właśnie takie charakterystyczne, zmieniające się barwy urządzenia. Niestety ta powłoka bardzo łatwo zbiera odciski palców, co już tak świetnie tutaj nie wygląda. Na tyle znajdziemy 16-megapikselowy aparat wraz z podwójną diodą LED oraz laserowym autofokusem. Warto powiedzieć, że mamy tutaj optyczną stabilizację obrazu. Na prawej krawędzi znajdziemy klawisze zasilania i głośności, od dołu znajdziemy złącze USB typu C, głośnik oraz mikrofon. Na lewej krawędzi nie mamy nic, a od góry mamy tylko mikrofon i tackę na karty nano SIM i microSD. Najbardziej ciekawy jest jednak front pokryty Gorilla Glass 5 i zawierający tak naprawdę dwa wyświetlacze. Jeden jest przekątnej 5,2 cala i rozdzielczości Quad HD, dodatkowo nad nim znajdziemy mały dwucalowy wyświetlacz. Obok niego znajdziemy 16-megapikselowy aparat, mamy podstawowe czujniki, mamy też mikrofon dodatkowy, a także głośnik do rozmów, a także dodatkowo jest to głośnik multimedialny również. Bo tak, w tym urządzeniu mamy właśnie dwa głośniki multimedialne, jeden od dołu i jeden nad wyświetlaczem. Pod ekranem natomiast znajdziemy klawisze dotykowe wstecz oraz ostatnie aplikacje, a także lekko zagłębiony klawisz Home, w którym znajdziemy również skaner odcisków palców. Jeśli chodzi o ten skaner, to działa on naprawdę perfekcyjnie, ponieważ wystarczy lekko dotknąć ten skaner i od razu smartfon zostaje odblokowany. Precyzyjność tego skanera stoi na naprawdę wysokim poziomie i nie można się przyczepić, ponieważ wszystko działa tutaj perfekcyjnie. Sam wyświetlacz charakteryzuje się bardzo dobrymi kolorami oraz świetnymi kątami widzenia, ale to, co niestety jest już mocno zauważalne, to dość przeciętna jasność maksymalna, przez co nie możemy za wiele zobaczyć w pełnym słońcu. A jaki system znajdziemy w urządzeniu? Jest to Android 7.0 Nougat, oczywiście z nakładką od HTC. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany wizualne, czyli zmiana ikon, zmiana niektórych aplikacji, ale jak chcemy, możemy oczywiście zainstalować dodatkowe motywy, dzięki temu dostosujemy wygląd do własnych potrzeb. Niestandardowych funkcji tutaj nie znajdziemy zbyt wiele, ponieważ jest tylko kilka gestów, które przede wszystkim działają na wygaszonym wyświetlaczu. Mowa tutaj o dwukrotnym dotknięciu, żeby wybudzić ekran. Dodatkowo możemy od razu go odblokować, przesuwając palcem od dołu do góry. Podwójne przesunięcie palcem w dół uruchamia aparat. Przesunięcie w lewo od prawej do lewej strony uruchamia nam po prostu pulpit główny, a od lewej do prawej uruchamia aplikację BlinkFit. Aparat możemy włączyć też w inny sposób poprzez dwukrotne wciśnięcie klawisza zasilania. Z niestandardowych aplikacji jeszcze znajdziemy HTC Sense Companion. Czyli mamy tutaj jakieś sugestie, jest to taki asystent powiedzmy nasz, który nam podpowie, co znaleźć w danym miejscu, w otoczeniu, w jakimś okolicy. Dodatkowo mamy jakieś tam restauracje, jakieś propozycje pogody oraz telefon nam tutaj wspomina, gdy powinniśmy już podpiąć telefon pod ładowarkę, na przykład gdy mamy zaplanowane jakieś wydarzenie. Niestety podczas testów telefon ani razu nie chciał ze mną współpracować i nie zaproponował mi za bardzo żadnych tutaj ciekawych rzeczy. Oczywiście jak przystało na Androida 7.0 Nougat, mamy tutaj tryb obsługi dwóch aplikacji jednocześnie. Niestety nigdy z tego nie zrozumiem, czemu nie możemy podzielić w nierównych proporcjach tych ekranów, tylko jest pół na pół. Jednak i tak bardzo się cieszę, że taki dodatek tutaj został w końcu wprowadzony, ponieważ na tak dużym wyświetlaczu jest to bardzo przydatne i użyteczne. Kilka słów o aparacie. Prawdę mówiąc, wykonuje on świetnej jakości fotografie. Są one pełne szczegółów, bardzo dobre, mamy tutaj kolory odwzorowane, dodatkowo ostrość stoi na naprawdę wysokim poziomie, jesteśmy w stanie wyostrzyć nawet te mniejsze elementy. Dodatkowo aplikacja aparatu jest świetnie wyposażona, ponieważ mamy sporo ciekawych trybów, łącznie z trybem profesjonalnym, w którym możemy dostosować niemal każdy parametr zdjęcia i wtedy uzyskamy naprawdę bardzo ciekawe efekty. Aparat frontowy też jest niczego sobie, ponieważ 16-megapikselowa matryca świetnie sobie daje radę w robieniu dobrych selfiaków. Prawdę mówiąc, są one również bardzo szczegółowe, kolory mogły być nieco żywsze jedynie, ale tak to naprawdę nie ma się do czego przyczepić.
Przejdźmy do najciekawszej rzeczy w tym smartfonie, a mianowicie do dodatkowego wyświetlacza. Jest on naprawdę bardzo ciekawym dodatkiem, ale niestety nie do końca wykorzystany jest jego potencjał. Chodzi o to, że przede wszystkim możemy ustawić tylko 6 pulpitów, czyli przede wszystkim 6 aplikacji. Moim zdaniem jest to troszeczkę mało, ponieważ chciałbym dorzucić tutaj trochę więcej tych programów. Dodatkowo mamy pogodę, mamy odtwarzacz muzyki do sterowania po prostu odtwarzanymi dźwiękami. Mamy 6 różnych kontaktów, do których możemy od razu albo zadzwonić, albo wysłać SMS-a bezpośrednio z tego dodatkowego wyświetlacza. Mamy też wydarzenia, przypomnienia, no i prawdę mówiąc tylko tyle. Dodatkowo opcje w tym smartfonie do tego wyświetlacza nie są zbyt zaawansowane, ponieważ możemy tylko aktywować albo dezaktywować ten wyświetlacz dodatkowy. Poza tym możemy uruchomić jedynie, żeby pojawiały się powiadomienia i z których aplikacji, a także żeby pojawiały się jakieś dodatkowe informacje na wygaszonym, a właściwie na zablokowanym ekranie. Wygląda to w taki sposób, że gdy podniesiemy telefon, to od razu pojawia nam się tutaj informacja o dacie, godzinie, poziomie naładowania baterii, o pogodzie, a także jeśli pojawiają się jakieś powiadomienia, to również one są tutaj widoczne. To, co mnie bardzo denerwuje jeszcze w tym wyświetlaczu mniejszym, to to, że nie zawsze jest on dostępny. Gdy włączymy jakąś aplikację pełnoekranową, na przykład jakąś grę, to mamy dostępną tylko godzinę, a także procent naładowania baterii. Nie możemy dosłownie nic zrobić z tym ekranem, nie możemy przejść do jakiejś innej aplikacji bezpośrednio z tego ekraniku, więc musimy najpierw wyjść z programu tego pełnoekranowego, żeby znowu skorzystać z ekraniku. Denerwujące jest również to, co pojawia się na ekranie blokady. Mam ustawione, żeby zawartość powiadomień była zawsze ukryta, a niestety na tym ekraniku dodatkowym czasami te powiadomienia się i tak pojawiają w pełni. No i nie potrafię tego totalnie zrozumieć, ponieważ raz się pojawiają, raz jest, że treść jest ukryta. I to jest, prawdę mówiąc, troszeczkę loteria, jak to się pojawi. Jeśli chodzi o specyfikacje, to znajdziemy tutaj naprawdę topowe podzespoły, ponieważ jest to procesor Qualcomm Snapdragon 821, czyli 4-rdzeniowa jednostka taktowana zegarem 2,15 GHz. Dodatkowo mamy układ graficzny Mali T860, 4 GB pamięci RAM. Oprócz tego mamy 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozbudowy aż o 2 TB. W smartfonie znajdziemy akumulator o pojemności 3000 mAh. Prawdę mówiąc, jest to bardzo słaba jednostka, ponieważ więcej niż 3-3,5 godziny na wyświetlaczu nie udało mi się osiągnąć, więc jest to moim zdaniem bardzo słaby wynik. Konkurencyjne smartfony jednak wytrzymują nieco dłużej po jednym ładowaniu, więc no tutaj nie powalił mnie ten wynik w HTC i prawdę mówiąc jest to jedyna taka mocniejsza wada tego urządzenia, do której mocno mogę się przyczepić. Podsumowując, HTC U Ultra kosztuje aktualnie 3200 zł, co moim zdaniem jest dość wygórowaną ceną. Jednak biorąc pod uwagę dość innowacyjne podejście do smartfona, przede wszystkim przez zastosowanie dwóch wyświetlaczy, dodatkowo mamy bardzo dobre aparaty i świetnie wykonaną obudowę, to myślę, że jednak ten smartfon jest wart swojej ceny. Na pewno do dyspozycji mamy też bardzo dobre podzespoły, jak u flagowych modeli, i dzięki temu płynność systemu na pewno stoi na wysokim poziomie. Warto powiedzieć, że w tym smartfonie nie znajdziemy złącza słuchawkowego. Mamy natomiast USB typu C, a w opakowaniu znajdziemy dodatkowy adapter oraz dedykowane słuchawki właśnie do tego złącza. Jak już jesteśmy przy muzyce, to na pochwałę na pewno zasługują głośniki, które znajdziemy tutaj aż dwa w tym urządzeniu. Jeden na dolnej krawędzi, a drugi nad wyświetlaczem, dzięki czemu dźwięki odtwarzane przy użyciu tego smartfona są naprawdę niezłej jakości. Prawdę mówiąc, jedynym takim mankamentem głównym tego urządzenia jest bateria. HTC U Ultra wytrzymuje maksymalnie te 3,5 godziny na wyświetlaczu, co moim zdaniem jest no dość przeciętnym wynikiem. Dodatkowo niektórym osobom może nie podobać się fakt, że nie mamy tutaj żadnego trybu obsługi jedną ręką, a jednak przy tak dużym smartfonie, no jednak trudno obsługiwać telefon jedną ręką i raczej taki tryb by się mocno przydał. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym modelu i czy również na Was zrobił dobre wrażenie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!